Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Tomba. Lecimy, wow, lecimy dalej. W ostatnim odcinku zdobyliśmy Barona, a więc naszego kochanego pieska, który teraz będzie nas, powiedzmy, podrzucał, gdzie tylko będziemy chcieli. Tak więc możemy podróżować teraz po całej krainie, nie martwiąc się o marnowanie Charity Wings, co bardzo przyspieszy na pewno, tą serię ogólnie. Dzięki temu będę mógł po prostu, że wiecie, teleportować się tak naprawdę. Funga! No skacz! Kupi prosiak. No. Jeszcze jedno. Nie używajcie, teraz powinienem to wcześniej powiedzieć, tego bębenka funga gdzie w innym miejscu niż tutaj, ponieważ jeżeli go użyjecie, to możecie tak samo zepsuć sobie questy jak z Janem, a więc używacie gdzieś bębna i gdzie indziej całkiem i on znika, nie wiem czemu. Jakiś błąd gry. I potem nie możecie ukończyć questu. Ja teraz specjalnie zrobię jeszcze save state. Tak. Żeby nie było na wszelki wypadek. Gdyby gra chciała mnie i tak oszukać, nie wiem, gdybym stał z daleko, coś w tym stylu. Funga! No. Dobra. No tak to możecie użyć tego bębna funga i nic się nie stanie niestety. Dostaliśmy melasę! Fajnie, dzięki. Cieszę się z tego powodu. Co my tu mamy teraz jeszcze ciekawego? Coś, czego zapomniał złodziej. Mógłbym wykonać to zadanie teraz. I... chyba tak zrobimy. Chyba wykonamy to, czego złodziej zapomniał. To jest tutaj Haunted Mansion. Lecimy. Zadanie zrozumiałem i za bardzo nie pamiętam do końca. Wykonałem je, ale wykonywałem to bardzo, powiedzmy, niechlujnie, kiedy pierwszy chodziłem grę. Tak po prostu, no dobra. Przechodzę sobie. Ten złodziej, który zapomniał tego, jest chyba na samej górze. Mogę się mylić, ale... jego akurat pamiętam, nie pamiętam całej reszty, gdzie cała reszta siedzi. Masz. No ty się chowa przed swoim szefem. Proszę bardzo. Czyś jakbym pomagał naprawdę... bo pomagam w kradzieży. Jej, dwa serki. No, spadaj. Dobra. A użyjmy sobie barona i polecimy do wioski Bakusa oddać te serki. Mamy już sporo, nie pamiętam ile trzeba było mieć, aby dostać taki przedmiot, na którym mi zależy tak naprawdę. Ale zobaczymy. Za taką ilość, jaką teraz mamy, powinniśmy cokolwiek już dostać od niego, jakieś tam, nie wiem, chociaż lunch. Tu się niewiele zmieniło, no tylko ludzie zamienili się z powrotem w ludzi. Znaczy myszy zamieniły się w ludzi. Znaczy ludzie byli kiedyś ludźmi i zamienili się w myszy, a potem znowu... ach, wiecie, o co mi chodzi. Masz serek. 13 serków. Czy ja muszę z nim pogadać chyba, tak? Tak. Tak, dostałem dwa duże pudełka z lunchem. Ale jeszcze chyba więcej sera potrzeba, żeby dostać to co chcę dostać tak naprawdę. Jej, mam tak dużo energii w ogóle, super. Dobra. To Baron i lecimy do wioski cywilizacji. Bo nic innego nie pozostało. To jest chyba najdalsza część gry, do jakiej możemy teraz się przenosić. Jak to się robiło, żeby... czy ja muszę z nim pogadać teraz znowu?
Kurde, nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam tego. Nie, jemu chyba teraz się wieża popsuje. Dobrze mówię? Dobra, jest moment, kiedy mam zaciemnienie naprawdę w głowie i nie kojarzę. Co teraz? Cześć, musimy pogadać. Tak, świetny, świetny sok. Tak, pływałem. Mogę coś dla ciebie zrobić. Co byś chciał? No, zegarek nie działa. Okej, okay, tak więc teraz zegarek się popsuł, ja mam teraz naprawić. Dobra, teraz mam dopiero pozwolenie na... aby móc chodzić całej wiosce cywilizacji. Nie wiem czemu jakoś dziwnie, wydaje mi się, że ten dzwon można było złapać. Jakieś mam dziwne... zwidy. Tu muzyka jest średnia akurat. Ale tu już jest fajna. Jej, zamek. Zobaczmy tutaj, jak wygląda zameczek. O, tu jest też fajna muzyka. Yeah. That's right. Dobra, siemasz. Co jest? Ma jakiś problem. Nie może otworzyć pokoju z maszynami, bo drzwi są zardzewiałe. A więc trzeba rozwalić zardzewiałe drzwi. Jak można rozwalić drzwi? Nie wiem. Zobaczmy najpierw, co jest w tych innych pomieszczeniach. Może coś dobrego? O, proszę. Pieniążki. Jej! A z drugiej strony? Co tu mamy? Nawet nie pamiętam. Może drzwi do świniaka jakiegoś? Nie, tylko owocki. Niam, 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 niam. Pyszne. Trochę pointless pomieszczenia, no ale okej. Okay. A więc musimy ogarnąć bombę. Okej. Okay. Ups, nie powiedzieli jeszcze, że bombę potrzebujemy. Spoiler alert, przepraszam. Nie no, musimy zdobyć bombę, aby rozwalić te drzwi. Ale nie powiem wam jeszcze jak, bo sam nie pamiętam dokładnie. Wiem, że to jakaś była śmieszna bomba taka. Albo po prostu coś... Nie, chyba normalna bomba. Ach, nie wiem. Dobra. Najpierw pogadajmy z tym kolesiem. Bonsuji! Tak, bleble. Znalazłem coś interesującego, czy chcę wiedzieć. Posłuchaj, słyszałeś o łzach kwiatów? Aby je zdobyć, potrzebujemy specjalnej butelki i możemy tylko zdobyć ją z żółtych bonsuji. One były kiedyś w tym lesie, ale teraz klątwa świniaków wygnała je chyba. Wrócą może, ale dopiero kiedy kiedy wygnam też świniaka, który odpowiada za klątwę w lesie. I jeszcze jedno. Jest tylko jeden kwiat w lesie, który będzie płakać. To jest ten, który jeszcze nie rozkwitł. I Rise and Shine Powder właśnie służy do tego, aby on rozkwitł i wtedy możemy zebrać jego łzy. A ten jest gościu od bomby chyba. No właśnie, potrzebuję bomby. I need a bomb! The bomb. My style is a bomb, the bomb, the band, the band, diggy, diggy, uu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 
A ma bombę. Daj bombę. A, ukrył ją na najwyższym drzewie w dżungli. Wygląda jak kokos. Spoko. Tak więc idziemy do dżungli, ale jeszcze zobaczymy, co się dzieje tutaj. Mogę tu wejść? Myślę, że nie. Wydawało mi się, że nie można wejść tutaj. O, Charity Wings. Super. Ale tu nic więcej niestety nie możemy teraz zrobić. Zresztą Charity Wings nam nie jest przydatne już teraz. No ale co tam? Darowanemu koniowi się nie zagląda w zębuchy. Czy jakoś tak?
Ale pada. Kurde, ja lubię deszcz, naprawdę. Uwielbiam, kiedy... Po prostu uwielbiam siedzieć w domu i patrzeć, jak pada deszcz. A jeszcze jak jest burza. O, to jest naprawdę świetne. To jest lepsze niż akwarium. Ja mogę normalnie siedzieć w oknie i patrzeć po prostu cały czas, co się dzieje. Dobra, najwyższe drzewo w dżungli? Tutaj. Mamy bombę! Wiii! Dobra. Idziemy wysadzić drzwi! Oh yeah! Nie mogę się doczekać. I wanna blow shit up! Wiem, że to jest po prostu nuce sobie piosenki z tej gry, ale jest bardzo fajny soundtrack dla mnie. Mi się bardzo podoba soundtrack. Bomba! Aaaa! Uciekam! Boom! Headshot! I jak tam efekt? No, myślałem, że pół zamku nie będzie. Patrzcie, jaka precyzyjna bomba rozwaliła tylko drzwi! Kurde! I co my tu mamy w środku? Trzeba naprawić maszynę. I tutaj trochę mnie gra zawiodła. Spodziewałem się, że będą nam kazali, na przykład, nie wiem, złap tą wajchę, wskocz tutaj, czy coś takiego na przykład. A niestety nie było nic w tym stylu. Jak widzieliście w tamtym miejscu, na Wobbly Wharf coś się pojawiło. Jej, mam wysimieć ci przysługę. Jest stuletni, tysiącletni, dziesięciotysiącletni, what the fuck, Jak to powiedzieć? Kurde, nie wiem, jaka jest forma tego, dobra. Dziesięciotysięczny stary dziadek. Powiedzmy tak, dziesięciotysięczny stary dziad. Dziesięciotysięczny dziad, o! Dziesięciotysięczny dziad! Wiem, że powinno być inaczej, że dziesięciotysięcioletni stary dziad. Ah, oh, fuck it! Kolejny stary dziad! Mieszka blisko, gdzieś tam na górze wodospadu. On wie wszystko o świniach. Mam go odwiedzić. Muszę przejść przez wioskę początków, aby dojść do wielkiego wodospadu. Co? Czy tam był jakiś wodospad w wiosce? Aha, już wiem, dobra. Okej. Pamiętacie? To jest to miejsce, gdzie był ten żółwik i nas uratował. Ride raft from the hill, the old tree to the haunted mansion. A, i teraz jest dodatkowy też sposób podróżowania. Mamy tratwę. Na tej rzeczce, w której pływaliśmy przed chwilą. Dobra. Ale... Teraz wrócimy jeszcze sobie... do tego gościa od bomby. Bo on ma fajne pomysły, pogadajmy z nim, może coś jeszcze nam powie ciekawego. O, cześć. W wiosce początków była wiedźma! Mizuno, tak ładnie. Mizu to jest woda. Z tego co pamiętam po japońsku. Mizuno. Jest bardzo ładna. Chciałbym ją jeszcze raz zobaczyć. Cute witch. Słodka wiedźma. O, jest. Siemasz. Chciałem z tobą porozmawiać. What the fuck? O. Nie może być woda. Fuel bar.
Gościu coś gada, że potrzebuje jakiegoś paliwa. Mogę ci jakoś pomóc? To jest go go car. Potrzebuję paliwa. A co potrzebujesz do tego paliwa? Wina trochę. Człowieku, z kim ty rozmawiasz? Ja mam dostęp do takiej ilości wina, że żebyś tego w życiu nie zdążył wypić. Ha! Spok. Aska Bachusa. Ja mam znajomości w wiosce Bachusa. Chyba rozumiesz, co to może oznaczać. Mógłbyś napędzić cały pociąg takimi, kurde, samochodzikami. Na wino. Tylko szkoda wina trochę. No ale cóż, no Tomba nie napije się wina, bo nie może, bo jest za młody. No ale... Z tego co pamiętam, trzeba było o wino kogoś poprosić. Wszyscy mają bardzo fajne kapelusze. Możesz dać mi wino? Nie ty. Może... Mi się wydawało, że kogoś o wino musiałem poprosić, że nie mogłem sam sobie po prostu wziąć tego wina. Bla 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 bla. Dobra. Może ty? O jest, potrzebuję wina, tak. Okej, okay, tylko to nie może być dla ciebie. To możesz, jeżeli to nie jest dla ciebie, to możesz brać ile chcesz. Ale nie pij. Dzięki. Jej, wino. O, białe wino nawet. Proszę bardzo. Teraz Village of Civilization. Village of Civilization. Mój język odmówił posłuszeństwa na chwilę. Pleee. Dobra. Teraz dałem mu wino i chyba skończymy odcinek na tym, bo potem pójdziemy do naszej wioski początków i tak dalej, w której to będziemy mieli chyba teraz sporo do wykonania. Czy to jest sławne wino z wioski Bachusa? Tak! Przekazywane z pokolenia na pokolenie już od 14 pokoleń. Nikt inny nie robi już takiego wina. Woda? Woda z jeziora? Żartujesz sobie? To jest najlepsze wino! I tak tego nie będę pić. I mamy fuel bar. I będziemy mogli napędzać takie samochodziki, które teraz taki podobny jakiś stoi obok niego. Patrzcie. Brum, brum, brum! I zostawił mnie. Przecież taki samotny. Tratwa. Właśnie, zapomniałem to wziąć. Dobra, skoro mam już tratwę. Teraz jeszcze jeden zadanie, które chcę wykonać, ale to zadanie będę musiał wykonać poza, powiedzmy, materiałem. Bo nie chcę czegoś zepsuć, bo to jest zadanie, które można popsuć, niestety. Jak na razie... Wow, prawie wbiegłem do klatki. Nie! Fuck. Oh, come on. Woohoo! Woohoo! Aha! Oh, nie! Fuck you! Fuck you, funga! Masakari, cholerni! Nie chcę mi się z wami walczyć! Ich można pokonać. Z tego co pamiętam, czasami mi się po prostu, kiedy mi się nudziło, albo myślałem, że może coś z tego dostanę, to ich pokonywałem, ale nie ma sensu, bo nic z tego nie dostajemy tak naprawdę. Musimy to zrobić w taki sposób, że często, kiedy oni podskakują, to wtedy możemy ich trafić, na przykład kiedy broń wraca do nas, wiecie, bo nasze broń są takie, że atakują jakby na dystans i potem wracają do nas. Także w drodze powrotnej często niektóre bronie mogą ich uszkodzić, ale nie chcę mi się naprawdę z nimi walczyć. Dobra, teraz gdzieś tutaj chyba tratwy mogę użyć. Nie pamiętam dokładnie w którym miejscu. No, come on, dobra, skoczę. I tutaj chyba możemy użyć tratwy, z tego co pamiętam.
Użyj. Nie, nie tutaj. To było tak, że po prostu było jakieś jedno specjalne miejsce i dlatego... A tu jest takie, widzicie, nieco inaczej. Nie tu, kurde. Dlatego nie lubiłem tego... Bo nie wiem, czy z tego jest quest, czy nie ma, ale wiem, że bawiłem się z tym dużo i... miałem problem, bo to jest po prostu jedno specyficzne miejsce, w którym oni chcą, abyśmy użyli tego. Aha, nie, po prostu mamy tutaj... O, tu zeskakujemy i tutaj dopiero używa się trafy. No. Ledwo to widać naprawdę. Trochę durne, no ale... co tam. Let's ride the raft! Teraz wykonuję to tylko dlatego, bo to jest quest. Tak tam tego nie robił. I gdzie się pojawimy? Proszę bardzo. Dzień dobry! Tak więc jesteśmy tutaj sobie na naszej Haunted Mansion i zakończymy tutaj odcinek. Ja pokombinuję z pewnym questem, który może mogę popsuć niechcący, jeżeli zrobię to źle. Dlatego to już było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek i do zobaczenia w kolejnym odcinku tej oto serii. Yo, na razie, cześć i pa!